Dá-lhe o microfone que dá. Bardzo proszę, może Piotr Ciszewski. Mieszkańcy Olsztyna, nie dajcie sobie wmówić, że ktoś wie lepiej od was, kto jest bohaterem, a kto nie i które nazwy ulic należy zmienić. Dąbrowszczacy jako pierwsi stanęli do walki z faszyzmem. W lipcu 1936 roku, kiedy generał Franco razem z sojusznikami, Hitlerem, Mussolinim ruszył na Madryt. Dąbrowszczacy byli pierwszymi, którzy stanęli do walki z faszyzmem. Byli pierwszymi, którzy sprzeciwili się międzynarodowemu faszyzmowi. Faszyzmowi, który zagrażał wówczas całej Europie. Stanęli przeciwko Mussoliniemu, stanęli przeciwko Legionowi Kondor. Mówili już wówczas, jeśli padnie Madryt, padnie również Warszawa. Jeśli nie zatrzyma się faszystów w Hiszpanii, przyjdą do Polski. Historia przyznała im rację. Historia przyznała rację Dąbrowszczakom. I dlatego oni powinni pozostać patronami ulicy w Olsztynie i wielu innych miastach. Oni powinni pozostać dlatego, że tak chcą mieszkańcy. Były zbierane podpisy mieszkańców przeciwko planom zmiany nazwy ulicy. Były prowadzone akcje popierane przez mieszkańców Olsztynie.
Kto wie lepiej, mieszkańcy Olsztyna czy jacyś pseudoeksperci z IPN-u? Dekomunizacja Dąbrowszczaków nie przejdzie. Łapy precz od naszych ulic, łapy precz od Dąbrowszczaków. Łapy precz od Dąbrowszczaków! Łapy precz od Dąbrowszczaków! Nasza tradycja jest dla nas ważna i nie zgadzamy się, że opowieść o historii snuli prokuratorzy i politycy. Historia Dąbrowszczaków jest historią antyfaszyzmu. Jest historią, która pokazała, że po kilku latach ci, którzy bombardowali i strzelali do brygad międzynarodowych, do żołnierzy Republiki, zrzucali bomby na Warszawę, Lublin, inne polskie miasta i wioski. Później ci sami ludzie, ci sami żołnierze tej samej armii, zarówno hitlerowskiej, jak i faszystowskich Włoch, doprowadzili do Holokaustu i śmierci milionów ludzi w całej Europie. To Hiszpańska Republika i żołnierze, żołnierki z całego świata pierwsi powiedzieli faszystowskiej zmianie w Europie nie. I tak samo my dzisiaj nie pozwolimy, żeby zniknęli z naszej symbolicznej pamięci. Kampanie w obronie polskich ochotniczych i ochotników w brygad międzynarodowych nie spodziewaliśmy się, że jak ta fala prawicowej, zakłamanej narracji historycznej forsowanej przez IPN, jak szeroko się rozleje, ale też jak szeroko rozleje się opór jej stawiany. Dzięki naszej konsekwentnej, stanowczej walce i działaniom większość warszawskich radnych zdecydowała się skreślić z listy ulic objętych dekomunizacją ulicę Dąbrowszczaków w Warszawie i wiele innych ulic upamiętniających lewicowych bohaterów i bohaterki. Dlaczego też, i to jest sukces nas wszystkich, którzy walczymy o prawdę historyczną. Dzięki tym działaniom widzimy, że to przynosi efekt i dlatego też wzywamy radnych Olsztyna, żeby również nie przykładali ręki do takiej skandalicznej decyzji, żeby nie przekreślali bohaterstwa osób, które jako pierwsze ruszyły zbrojnie na front walki z faszyzmem pod hasłem za wolność waszą i naszą. No pasaram! No pasaram! No